Zarobiłem, pamiętam, 40 tysięcy z kawałka Zwykły Chłopak i przegrałem wszystko w kasynie w jeden wieczór. Ile mogłem zarobić podczas tego takiego tygodnia? No ale myślę, że kwoty około, nie wiem, 300 tysięcy złotych. Myślę, że spokojnie taka kwota się zdarzyła już. Za tydzień koncertu? Za 10 dni. Chcę być legendą muzyki w Polsce. Jak się wprowadziłem do Warszawy, od razu miałem wielu świetnych znajomych, którzy proponowali mi wiele biznesów, którzy chcieli wykorzystać moje pieniądze, a potem nagle znikali. Wiele razy się przejechałem, straciłem bardzo dużo pieniędzy. Tu mogę na przykład zdradzić. Często to tak wygląda, że my sprzedajemy już preorder płyty, której no praktycznie jeszcze połowy nie ma. Ludzie śpiewali te kawałki, utożsamiali się z tym, a to były moje numery, pod którymi był podpisany ktoś inny. Poszedłem po prostu do kościoła, bo już nie wiedziałem, co mam zrobić, bardzo ciężko, miałem sytuację życiową, miałem problemy z prawem. Niestety nam go ktoś zabrał na górę i bardzo ciężko mi się o tym mówi. Duży w maluchu. Filip Nowobilski zaprasza na program z ciekawymi ludźmi. Dzisiejszym moim gościem jest producent muzyczny, raper, influencer i przedsiębiorca. Jednym słowem Kubańczyk. Na Instagramie jego działania obserwuje prawie 900 tysięcy osób, a każdy utwór, który publikuje w sieci, słuchany jest przez miliony internautów. Za kilka dni będzie miała miejsce premiera jego najnowszej płyty pod tytułem W zeszłym roku. Z kolei w tym roku mój kanał wspiera platforma Cambly, dzięki której możecie podszkolić swoją znajomość angielskiego, rozmawiając z osobami posługującymi się tym językiem od urodzenia. Wy decydujecie, o której odbędzie się lekcja i z kim oraz na jakim poziomie zaawansowania będziecie rozmawiać. Dodatkowo do platformy został dodany wirtualny lektor angielskiego CamAI. Nowa funkcjonalność powstała z myślą o osobach, które boją się mówić po angielsku i odczuwają strach przed połączeniem z prawdziwym native speakerem. Nasze wypowiedzi są transkrybowane, a sztuczna inteligencja odpowiada i prowadzi rozmowę. CamAI jest do Waszej dyspozycji za darmo. Wystarczy założyć bezpłatne konto w Cambly. Natomiast gdyby ktoś z Was chciał skorzystać z klasycznych konwersacji z native speakerem, to za sprawą kodu DWM20 może liczyć na 20% zniżki na plan miesięczny, zarówno grupowy, jak i indywidualny. Oferta dedykowana jest pierwszym 100 osobom. Z kolei każdy może liczyć na darmową 15-minutową lekcję z native speakerem. Więcej szczegółów znajdziecie w opisie filmu. A teraz dowiedzmy się, dlaczego Kubańczyk nie jest fanem siłowego rozwiązywania konfliktów. W latach młodzieńczych gdzieś trenowałem już troszkę, chodziłem i raz miałem bójkę z chłopakiem. On uderzył głową o krawężnik i po prostu... No nie wiedziałem, czy jak to się dalej potoczy, na szczęście wstał, tam wszystko wyszło ok. I od tamtej pory nauczyłem się, nawet że jak ktoś mnie zaczepia czy coś, to po prostu uciekam, odchodzę, nie chcę takich sytuacji już nigdy w życiu i uważam, że wszystkie takie problemy, no nie warto rozwiązywać siłowo, bo wiadomo, że każdy może być, nie wiem, jakimś fighterem czy coś, natomiast uważam, że to, co mamy w głowie, jest dużo ważniejsze. Ale zdarza się faktycznie, że ktoś na przykład na ulicach Warszawy próbuje do ciebie, jak to się mówi w tym slangu fighterskim, poddymić? Wiesz co, nie. Tylko dlatego, że ja jakby... Nie wiem, myślę, że wyjątkowy mam kontakt z fanami, staram się ich traktować jak moich kumpli. Bardzo często, gdy rozmawiam też z ludźmi na koncertach, mówią: Kubuś, ty jesteś taki jak na Instagramie, jesteś normalnym gościem. Mówię: tak, jestem normalnym gościem, bo wiesz co, zdaje mi się, że do mnie nie dociera to, gdzie jestem, w jakim miejscu jestem i co osiągnąłem. Po prostu to przyszło i jakby zostałem postawiony już w tej sytuacji. Nie wywyższam się, jestem normalnym gościem. To, że efektem jakimś ubocznym, powiedzmy, tego są ogromne pieniądze, bo takie są w tej branży muzycznej czy w tej freakfightowej, to nie znaczy, że ja muszę być inny i po prostu jestem sobą. Te ogromne pieniądze są dla nielicznych, bo to nie jest tak absolutnie, że każdy muzyk dobrze żyje, czy też każdy fighter może sobie pozwolić na to, by tylko i wyłącznie z tej pracy żyć. Znaczy, uważam, że każdy. To jest kwestia podejścia, kwestia zaangażowania, kwestia pracy. Wiesz, ja tak samo... No, tak jak rozmawialiśmy na początku, gdzieś tam nie dostałem tego wszystkiego. Ja sam doszedłem do tego, żeby mieć studio w Warszawie. Wcześniej nagrywałem w innych studiach, jakby rozwijam też kilka innych biznesów tutaj i
jakby uważam, że każdy może do tego dojść. Oczywiście, można mieć talent, można nie mieć talentu, ale uważam, że brak talentu w dzisiejszych czasach, gdzie są komputery, programy różne do obróbki dźwięku, można nadrobić. Okej, możesz mieć rację, że faktycznie nie będzie to na aż takim topowym poziomie, natomiast uważam, że wysoki poziom można ciężką pracą osiągnąć. Mhm. A powiedz mi proszę, wspominałeś o wielkich pieniądzach w świecie freakfighterskim. Jestem ciekaw, jak to wygląda w Twoim przypadku. Moi widzowie bardzo lubią kwestie związane też z finansami. Pewnie wiesz, bo wiele odcinków oglądałeś. Słuchaj, Budda tutaj, Twój serdeczny przyjaciel, o tym szeroko opowiadał, a tak, od Ciebie bije podobna energia. Tak, no Budda myślę, że nie musi akurat walczyć w freakfightach. Jest postać, która sobie świetnie radzi finansowo. Natomiast no, nie mogę Ci zdradzić, jaki jest zapis w kontrakcie, bo dostałbym dużą karę. Natomiast no, są to setki tysięcy złotych już za walkę. Mm-hmm. A jeśli chodzi o Twój taki najlepszy weekendowy, może najlepszy tydzień, który miałeś koncertowy w swoim życiu, to pamiętam, że chyba 10 koncertów zdarzało się grać w ciągu jednego tygodnia. Tak, szczególnie, prawda? Że gramy na przykład w wakacje i w wakacje to jest sezon, w którym gramy też na przykład kluby nadmorskie, czyli na przykład gramy, nie wiem, wtorek Łeba, środę gramy Władysławowo, czwartek gdzieś tam w okolicy, piątek Gdański, wiesz, robimy taki tour, ale o co pytasz? O zarobki? Znaczy, jestem właśnie zainteresowany w Twoim kontekście tym, jak wygląda kwestia biznesowa przy okazji tego całego życia koncertowego, bo to jest coś, co na pewno zadziała na wyobraźnię widzów. Podczas takiego tygodnia muszę się zastanowić, ile mogłem zarobić podczas tego takiego tygodnia, no ale myślę, że kwoty około, nie wiem, 300 tysięcy złotych. Myślę, że spokojnie taka kwota się zdarzyła już. Za tydzień koncertu? Za 10 dni. Za 10 dni. Liczyłem, tak. No tydzień. Czyli 30 tysięcy na dzień. No tak się zdarza, tak. No to dobra stawka. Bardzo dobra stawka, natomiast wiesz, no też ciężko pracowaliśmy, żeby dojść do takich stawek, bo to nie każdy artysta dostaje od razu takie stawki. My graliśmy też wiele lat po klubach, jakby wyrabialiśmy swoją markę, renomę. Wiesz, ja jestem artystą, zapytaj w każdym polskim klubie, zapytaj na każdym koncercie, gdzie graliśmy. Naprawdę bardzo dobrze żyję z organizatorami, oni nas zapraszają ponownie, te stawki rosną. Wiesz, ja zaczynałem, jak grałem w klubie, pamiętam, moja pierwsza stawka to chyba było 2,5 tysiąca złotych. Więc no, to a jaki był moment zwrotny, który sprawił, że dzisiaj jesteś w miejscu, w którym jesteś, jeśli chodzi o te wyceny swoich umiejętności? Wiesz co, u mnie nie było momentu zwrotnego. Myślę, że cały czas po prostu ja jestem artystą, który nie miał boom i spad, tylko jestem artystą, który jakby cały czas gdzieś tam się rozwija i to cały czas rośnie. Ja miałem też duży problem, ponieważ byłem troszkę traktowany jako youtuber za to, że gdzieś tam wcześniej pracowałem, tworzyłem muzykę jako ghost producent, tworzyłem muzykę dla youtuberów i miałem dużo ciężej w tej branży, żeby się przebić. Natomiast teraz już ta granica w ogóle się totalnie zamazała. No, robimy fity z artystami, którzy są topowi. Zrobiliśmy też w tamtym roku, na przykład jednym z takich momentów na pewno był Zatańczysz ze mną, które zrobiliśmy z Tripsem w tamtym roku. No teraz to chyba łącznie ze Spotify i z YouTube'em ponad 120 milionów wygenerowane, więc naprawdę no, uważam, że to świetny wynik i ten kawałek na pewno dużo zmienił. Natomiast teraz też wydaliśmy remix taki kawałka Ta noc piaska. Czekaliśmy 8 miesięcy na prawa do numeru. Zresztą też świetny kontakt. Poznałem się z Piaskiem, to jest świetny gość, świetny artysta. Właśnie, to jest ciekawe. W jaki sposób pozyskiwać prawa do tych klasycznych utworów? Bo zarówno Ty, jak i Trips remiksujecie utwory, które dla mojego pokolenia albo tego jeszcze starszego no były absolutnymi szlagierami. Myślę, że wiele osób chciałoby remiksować te numery. Na przykład no, najważniejsza, zaczynając od podstaw, to najważniejszy jest kontakt z artystą. Jeżeli już Ci się uda skontaktować, to już jest, wiesz, 50% sukcesu. No i wtedy rozmawiamy, wiesz, tłumaczymy, pokazujemy kawałek, jak, no tutaj też, wiesz, ja rozumiem, gdzieś tam były zdania, że no tak, ale przy tym kawałku powstało tyle pokoleń, to są takie klasyki. Natomiast wysłaliśmy do Andrzeja Piasecznego, on był bardzo zadowolony, naprawdę cieszył się z tej inicjatywy, dał nam zielone światło. Natomiast o co chodzi? Czasami jest 8 autorów takiego numeru. Jest kompozytor, jest gość, który pisał tekst, drugi, który pisał tekst, trzeci dograł skrzypce, czwarty gitarę, piąty coś tam zrobił i niestety trzeba mieć zgodę od wszystkich autorów, więc po pierwsze trzeba mieć farta, najlepiej jakby było 2 autorów albo 1 od razu, żeby się dogadać. Po drugie, trzeba się na pewno podzielić procentami. Oczywiście, no wiadomo, tak działa ta branża. Jakie to są proporcje? Nie wiem, czy mogę zdradzać, natomiast... Ale kilkadziesiąt procent? Pół na pół? Tak, nawet czasami więcej. Tak, tak. Tylko, że wiesz,
ja nie jestem łapczywy w tym momencie, bo wiem, że taki kawałek, który zakręci hit i niekoniecznie mi się zwróci z YouTube czy ze Spotify, to na pewno odda mi na koncertach. I jakby taką zasadę przyjmujemy. Zresztą ja bardzo doceniam artystów i to, że oni nam wyrażają zgodę, to oni powinni wziąć w ogóle 100% zarobku. Dlatego też no jesteśmy wdzięczni, że jakby jakiś tam procent zawsze nam oddadzą. Kontrowersyjna teza, biorąc pod uwagę twój portfel w przyszłości, bo jak to ktoś teraz usłyszy, to jeszcze wpadnie na pomysł, by faktycznie brać 100% za swoje utwory i udzielanie zgody na remiksowanie. Znaczy, wiesz co, oczywiście mogliby, ja o tym śmiało mówię, natomiast jesteśmy ludźmi, jesteśmy artystami, potrafimy się dogadać, oni szanują naszą robotę, my szanujemy ich robotę i myślę, że z tego powodu po prostu oddają nam jakiś procent, bo wiesz, wykonać taki utwór, to też jest naprawdę kupa pracy w studiu, my siedzimy, kombinujemy, wiesz, jak to, żeby najlepiej brzmiało, żeby było melodyjne, żeby się działo w trendach. Nie każdy kawałek oczywiście robimy typowo, wiele kawałków robimy na przykład do radia, wiesz, i wtedy wiemy, to jest kawałek do radia, on ma grać w radiach, robimy go tak, tak, tak i tak. Natomiast u mnie muzyka też jest przeplatana przez klasyczny rap, przez nowoczesny rap, przez trap, afrotrap i gdzieś tam cały czas jakby kombinuje z tymi nurtami, że tak powiem, muzycznymi, więc idzie lato, mówimy, dobra, robimy radiówkę, robimy ludziom fajny klimat, do grillka czy tego, idzie zima, robimy sentymentalne numery, tak to się kręci. A ZAX jest czymś, co Cię szczególnie interesuje w kontekście rozliczeń za prawa autorskie do utworów, które są publikowane, emitowane w rozgłośniach radiowych? Wiesz co, powiem Ci, że ZAX jest fajny, jak już jesteś topowym artystą, jak już jesteś wysoko, tak jak nam teraz się udało gdzieś dostać do telewizji, do radia, to wtedy tak. Natomiast jeżeli chodzi o YouTube i Spotify, to ZAX są bardzo małe z tego i gdzieś tam to nie jest jakoś mocno opłacalne. Natomiast jeżeli numer gra już w radiu, leci w telewizji, no to wtedy są już naprawdę potężne stawki, jeżeli chodzi o ZAX. No, to jest bardzo interesujący wątek, bo będziemy zaraz rozmawiali też o biznesie i tym, jak to wygląda w Twoim kontekście, ale udało Ci się połączyć swego rodzaju artyzm z komercją, prawda? Z monetyzacją tych swoich działań, więc tak, to jest tak. No, całkiem niepopularna umiejętność. A powiedz mi proszę, jak sobie wyobrażałeś swoją karierę muzyczną, gdy pracowałeś w Newsroomie w Stargardzie Szczecińskim, myśląc sobie o swojej przyszłości? Widziałeś ją w tych barwach, czy raczej była ona bliżej nieokreślona? Teraz już Stargard, bo Szczeciński to był, ale zmieniliśmy nazwę, tak, ale spokojnie. Ale wtedy jeszcze był Szczeciński. Tak, wtedy był jeszcze Szczeciński. Natomiast wiesz co, ja... No nie wiem, dziwnie to zabrzmi, ale ja to sobie zwizualizowałem, jak byłem mały. Gdzie będę, co będę robił. Ja po prostu wiedziałem, zawsze jak rozmawiam z moją babcią, to była osoba, której zawsze ja mówiłem, no skądś te studia i w ogóle. Ja mówię, babcio, przecież ja będę znany artystą, zobacz, już robię te kawałki i to pójdzie. I powiem Ci, jak mama zabrała gdzieś mnie na pierwsze lekcje śpiewu, bo moja mama pracowała w Młodzieżowym Domu Kultury również, tato też pracował na trzech etatach, ale tutaj akurat nieistotne do wątku. I zabierała mnie po prostu, jak miała zajęcia swoje taneczne, bo uczyła tańca, no to mnie tam, wiesz, wpychała na jakieś inne zajęcia, akurat trafiłem na śpiew, potem na gitarę i wtedy już sobie to wizualizowałem, oglądałem gdzieś tam koncerty dużych kapeli, takich jak Green Day, jak on stoi, gra solo z gitarą i ludzie śpiewają, mówię, to jestem ja w przyszłości. I chłopacy się śmieją, że jestem takim trochę czarodziejem, bo dużo rzeczy, które mówię, bo jakby mam taki dar, nie wiem, czy znasz takie osoby, do przewidywania bardzo, bardzo wielu rzeczy, mówią, że jestem rybą i ryby. Może to jest intuicja po prostu? Tak, mam taką, wiesz co, intuicję, czutkę bardzo do życia, do rzeczy i jak byłem małym chłopcem, to sobie wtedy to zwizualizowałem i powiem Ci, że kurczę, tak jak sobie to zwizualizowałem, gdzieś tam się rozwija. Ale też czytałem ostatnio bardzo fajną książkę Potęga Podświadomości i zdaje mi się, że to tak właśnie funkcjonuje, że podświadomości możemy sobie bardzo, bardzo mocno ułożyć swoje życie. Co podpowiada Ci intuicja w kontekście kolejnych lat na rynku? Że będziemy szli coraz wyżej. A nie tylko intuicja, ale też ciężka praca, jaką w to wkładam, bo intuicja może mi podpowiadać. Natomiast... Nie, bo jestem ciekaw, jak sobie będziesz oglądał ten wywiad na przykład za 10 lat, to uważam... pokusisz się o jakąś twardą deklarację, może taką nawet trochę buńczuczną, że będę klasykiem kiedyś? Tak, tak. Oczywiście, gdybym tak nie mierzył, to po co bym miał to robić? Chcę być legendą. Chcę być legendą muzyki w Polsce. Ja tak naprawdę mam jeszcze bardzo dużo do udowodnienia. Jeżeli
stawiamy to, nie chcę wyjść na jakiegoś pozera, czy na jakiegoś gościa, który się tutaj przewozi. Nie, to są po prostu moje marzenia i stawiam sobie poprzeczkę jak najwyżej tylko mogę, więc jak za 10 lat obejrzę ten materiał, to myślę, że jeszcze setki milionów dojdą na moje konto YouTube'owe, a Ty będziesz mógł słuchać moich numerów na pewno w radiu. Mam nadzieję, że wtedy zrealizujemy kolejny wywiad przy okazji jakiegoś eventu i zobaczymy, jak sytuacja się poukłada, bo na przestrzeni ostatnich 10 lat już takie rozmowy miałem, gdzie z kimś się widziałem na przykład po 5 latach od pierwszego nagrania z jakimś młodym człowiekiem i wychodziło, że faktycznie wybił ponad skalę i to diametralnie się różniło, prawda, względem tego pierwotnego założenia. A czy w tych wszystkich dążeniach wspiera Cię Twoja partnerka? Tak, myślę, że... No nie byłeś przekonany taki pogłos. Nie, bo wiesz co, chodzi o to, że Ola też ma bardzo podobną mamy rodzaj pracy. I jakby często gdzieś tam wymieniamy się, po prostu chciałem zacząć od tego, że często wymieniamy się przede wszystkim poglądami, na przykład Ola dużo mi podpowiadała w niektórych rzeczach, które ja myślę, że są ok, ona mówi, nie, to nie jest ok. I ja czasami mówię, nie, no to jest ok, ale faktycznie po czasie gdzieś tam rozumiem też ją, ma doświadczenie w tej branży. Show biznes to jest bardzo ciężki orzech do zgryzienia, a można powiedzieć, że już jesteśmy częścią niego, natomiast stara się i wspiera mnie, tylko po prostu ostatnio to jest tak, że no, fajnie jak znajdziemy dzień dla siebie. Wiesz o co chodzi? Ja jestem cały weekend w trasie, teraz przygotowuję się do walki. Gdzieś tam naprawdę bardzo mało czasu mamy i jak tylko mamy jakiś dzień, to na pewno daje mi ogromne wsparcie. Natomiast jeśli chodzi o cały tydzień, to po prostu sam muszę być swoim wsparciem, a fajnie, że mam się do kogo przytulić wieczorem i chociaż chwilkę porozmawiać. Tak, dla tych widzów, którzy nie wiedzą, to partnerką mojego dzisiejszego gościa, Kubańczyka, jest Ola Ciupa, która pierwszy raz się pojawiła publicznie w zasadzie i zaprezentowała całej Polsce przy okazji chyba występu na Eurowizji. Tak, chyba Eurowizja wtedy z Donatanem, no było bardzo głośno. W ogóle taki trend chyba wtedy słowiański wszedł do Polski. Bardzo dużo dziewczyn kopiowało gdzieś ten styl słowianek. Było głośno o tym na całym świecie. Jest strzałka? Wiesz co, zakryta. Okay. Zakryta, więc jeszcze nie to możemy czekamy. Chyba. Tak, czekamy, jeszcze mamy czerwone. No, a wracając do tematu, tak, wtedy było bardzo, bardzo głośno, ale myślę, że Ola nie ma takiego parcia, jakby ona też grała w klubach jako DJ-ka, bo też świetnie gra na DJ-ce i myślę, że też rozumie moją branżę. Czasem się śmiejemy, bo ludzie mnie pytają, czy ona jeździ ze mną na koncerty, czy coś. Ja mówię, no, z całym szacunkiem, ale po pierwsze nie mamy za bardzo czasu, bo oboje ciężko pracujemy, a po drugie no to po prostu Ola też już miała tyle tych koncertów swoich, gdzieś tam grała, że też ma dosyć. Mówiłeś o tym, że show biznes to jest ciężki orzech do zgryzienia, tak interpretuję Twoje słowa. Co Cię zaskoczyło w tym całym środowisku? Oszustwo i ludzie. Przede wszystkim niewiarygodni ludzie. Przede wszystkim ja troszkę inaczej jestem wychowany, jakby mogę stracić, ale zachować godność. A niestety w tej branży bardzo często jest bieg po trupach do celu i wiem, że ludzie nas różnie odbierają, mnie też tak mogą odbierać, natomiast ja jestem ostatnią z osób, które tak by się zachowywały, wolę zachować godność, szacunek, no niż po prostu zrobić wszystko dla pieniędzy. A masz jakieś konkretne sytuacje na myśli? Zresztą tych sytuacji to były setki i tysiące. Jak się wprowadziłem do Warszawy, od razu miałem wielu świetnych znajomych, którzy proponowali mi wiele biznesów, którzy chcieli wykorzystać moje pieniądze, a potem nagle znikali. Wiele razy się przejechałem, straciłem bardzo dużo pieniędzy. Też się nauczyłem życia tutaj w Warszawie. Nauczyłem się przede wszystkim być troszkę bardziej czujny. Nie chcę wymieniać, wiesz, jakichś takich sytuacji personalnych, ale było ich setki. A jeśli byśmy powiedzieli o tych sytuacjach, gdzie zawiedli Cię bliscy znajomi, z którymi planowałeś wejść w jakieś projekty biznesowe, to były sytuacje, które nauczyły Cię tego, że nie można każdemu ufać i nie każdy, kto Cię poklepuje po plecach, jest Twoim kumplem? Kurczę, śmieję się, bo powinny mnie nauczyć, a chyba, kurczę, jeszcze nie nauczyły do końca. Czasami jestem Może bardzo... za małą kwotę straciłeś w sumie. Jaką straciłeś kwotę? No, łącznie myślę, że to było spokojnie z 250 tysięcy złotych, więc uważam, że to są bardzo duże pieniądze i to nie jest mała kwota. A natomiast... to było tak, że Ty zainwestowałeś i ktoś zniknął? Zainwestowałem w sumie w dwa biznesy. Jeden w ogóle się nie udał, potem miałem problem, żeby odzyskać w ogóle pieniądze, natomiast w drugi to była inwestycja i totalna klapa na starcie. Wspominałeś o tych swoich projektach biznesowych, zresztą często o tym mówisz w różnego typu wywiadach. Wspominasz też o tym, że Freak Fighty to jest taka odskocznia od poważnego świata, do którego bezpośrednio po gali wracasz.
Co to są za projekty w Twoim życiu, o których tak chętnie opowiadasz, ale bez szczegółów? Wiesz co, no przede wszystkim... Teraz ze szczegółami, tak, ale tak, na ogół mówisz bez szczegółów. Tak, no zazwyczaj nie ma czasu, żeby wiesz, wywiady trwają po 10 minut, nie jest to taki obszerny wywiad jak tutaj. Wiesz, przede wszystkim głównym biznesem to jest muzyka, żeby ogarnąć to. Wiesz, my zgłaszamy numer, tak. Trzeba wysłać okładki na Spotify, zapowiedzi na Spotify, bo zaczynam od zgłoszenia numeru. Trzeba to wysłać 2 tygodnie wcześniej. Trzeba zrobić kilka calli z wytwórnią, żeby to fajnie poszło, żebyśmy dostali fajne playlisty. Z drugiej strony YouTube. Trzeba ustalić z grafikiem miniatury, fajną uprawę graficzną, kiedy wydajemy singiel, nie wiem, kiedy wydajemy płytę. Wiesz, tak naprawdę to ja jestem mózgiem całej operacji. Oczywiście mam pracowników teraz pod sobą, natomiast i tak wszystko przechodzi przeze mnie. Jest muza, wiesz, musimy jakby też zrobić te kawałki, napisać, przekminić, jak to zrobić, żeby to było fajne, śledzić trendy, to też bardzo dużo czasu zajmuje, wiesz, być cały czas na bieżąco w internecie. Otworzyłem też studio w Warszawie, więc jakby z studiem też jest dużo problemów, ktoś nie przyjdzie, bo zaspał, coś tego, wcześniej dzwonili do mnie, no teraz mam już kierowników, którzy się tym zajmują, ale jakby i tak przychodzi to przeze mnie, więc tutaj studio, to jest bardzo, bardzo dużo pracy, żeby to ogarnąć, wiesz, chociażby, żeby świeża woda była w lotówce, zamówienia na czas. Z drugiej strony robimy ciuchy teraz, mam markę ciuchów swoją, założyliśmy spółkę Wake and Bake i jakby fajnie nam się to zaczęło rozwijać. Sprzedajemy teraz ciuchy. Po prostu mamy ekipę około muzyczną. Chcieliśmy, żeby Wake and Bake to była nasza taka jakby ekipowa rzecz, którą będziemy rozwijać. Z innej strony gdzieś tam inwestowałem w wypożyczalnie aut, też bawiłem się w takie interesy. Więc no po prostu gramy koncerty, wiesz, w weekendy. Czyli ja tak też... naprawdę najwięcej rzeczy kręci się bezpośrednio wokół Twojej marki osobistej. Tak, przede wszystkim chodzi o to, żeby ta marka osobista jakby była głównym punktem zaczepienia. I od tego mamy takie jakby, wiesz, odnogi i to często się też zmienia, natomiast tego jest tyle, że ciężko, żebym to wszystko teraz wymienił. Bardzo dużo pracy pochłania przede wszystkim to, żeby być top, bo wiesz, można być top rok, dwa. Są artyści, którzy są przez rok głośno, 2 lata i spadają. My jesteśmy 5. rok na scenie, zaraz 6. Rozwijamy się cały czas i to cały czas idzie do góry. Ale uwierzcie, bez nieustanej, ciężkiej pracy, kombinowania, latania, załatwiania, no nie da rady. No miałeś w swoim życiu też wiele takich dramatów związanych ze zdrowiem, prawda? Była sytuacja, gdzie z koncertu odbierała cię nie narzeczona, tylko karetka, prawda? Wiesz, ja też... Właśnie to był moment, kiedy chciałem chyba zarobić za dużo pieniędzy, ale też miałem takiego menadżera koncertowego, który też chciał zarobić bardzo dużo pieniędzy, a ja byłem po prostu troszkę głupi i niedoświadczony. No i potrafiliśmy grać na przykład poniedziałek koncert, wtorek koncert, środa koncert, czwartek koncert, piątek 2 koncerty, sobota 3 koncerty i niedziela 2 koncerty. Nikt nie jest w stanie wytrzymać takiej ilości. Na totalnej adrenalinie, gdzie trzeba dać dużo emocji z siebie. Szczególnie, że może akurat kilku widzów, czy więcej widzów było na naszych koncertach i wiedzą, jak wyglądają. Nasze koncerty są bardzo energiczne. Tu na szynie stoi godzina koncertu, jest cały czas gdzieś skakanie, śpiewanie z nami. Szczególnie to jest fajne, że no, ludzie znają większość tych numerów, kurczę, jest ta energia cały czas i tak jak mówisz, adrenalina dochodzi, potem to wszystko schodzi, są różne zjazdy też emocjonalne, bo to psychika przede wszystkim bardzo też odbiera. Na przykład jak miałem taką sytuację, że wiesz, tu zrobiłem pas Fame MMA, było bardzo głośno, potem graliśmy koncerty, płyta też poszła super i nagle siadłem w listopadzie, w grudniu w domu. Koncerty się skończyły, o płycie trochę ciszej, o walce to już każdy zapomniał. I wiesz, i sobie tak zastanawiasz się, kurde, no mam tyle i tyle odłożone, dobra, na mieszkanie w Stargardzie mi jakieś jeszcze starczy, jakoś tak się utrzymam i jakieś dziwne myśli w głowie się zaczynają pojawiać, więc to nie tylko obciążenie fizyczne, bo wtedy miałem problemy z sercem, po prostu moje serce już nie wytrzymało, wiesz, takiego tempa, dokładając do tego, że my cały czas jeździmy, czasami w weekend sam robimy 3-4 tysiące kilometrów, więc to jest... Jeszcze wiesz, dochodziły używki, prawda? Zdarza się, oczywiście, szczególnie w tej branży. Zdarza czy zdarzało? Zdarzało, tak, tak, źle powiedziałem, przepraszam. Natomiast teraz jestem stuprocentowo czysty, bo zacząłem traktować poważnie to jako pracę i uważam, że każdy artysta, z wieloma rozmawiam. Ostatnio na przykład graliśmy z zespołem Big Cyc, gdzieś tam Agnieszką Chylińską też graliśmy, pojawiają się teraz takie persony i patrzę, obserwuję, jak oni się zachowują. Masz studio swoje w Warszawie. Podejrzewam, że głównie ono dostarcza Tobie miejsca do pracy i po to sobie pewnie je zrobiłeś, bo jakiego biznesu z tego nie ma, prawda? Wiesz co, przeliczyłem to tak, że... Siemanko, pozdrawiam. Przeliczyłem to tak, że
jeżeli ja nagrywałem na przykład 3 płyty i wydałem na to daną i daną kwotę, to troszkę bym dołożył do tego pieniędzy i miałbym swoje studio, więc ja nagrywając w tym studiu już zaoszczędzam pieniądze, a dodatkowo przychodzą ludzie i powiem ci, nie ma biznesu? Myślę, że jest, wiesz, my robimy kawałki. No ale w porównaniu z, wiesz, ze stawkami, które inkasujesz z koncertów, no to jest to, nie, to małe to jest, źródełko. Tak, małe źródełko, natomiast mam wielu przyjaciół, pracuje ze mną też przyjaciel mój od dzieciństwa, daję im zatrudnienie, daję im szansę zarobku i jakby jestem tego zdania, że chciałbym pomagać tym ludziom, którzy mi kiedyś pomagali, chciałbym być ze swoimi. Jestem bardzo taki, tak jak ci już mówiłem, lokalnym patriotą i gdzieś lojalnym gościem. I nawet jeżeli to nie są jakieś wielkie pieniądze dla mnie, to myślę, że dla chłopaków są to duże pieniądze. A poza tym też wiesz, na przykład robimy takie rzeczy, że robimy kawałki dla influencerów jako ghost producenci, produkujemy muzykę, piszemy im teksty. I to są naprawdę kwoty za taki kawałek, to już w dziesiątkach tysięcy się płaci za jeden kawałek, więc takimi rzeczami też się zajmujemy, ale to też trzeba sobie wypracować renomę i markę, żeby można było takie rzeczy robić. Dużo osób do nas się zgłasza i dużo takich rzeczy robimy. A propos kawałków i płyt, to w najbliższym czasie pojawi się twoja płyta na rynku. W zeszłym roku, tak. Ale to bardzo intensywny czas, bo masz premierę swojej płyty, masz tak samo najważniejszą walkę na gali, która będzie miała miejsce też końcem lipca, prawda? Tak, tak, tak. Main event. Jak sobie układasz wszystkie te wydarzenia, jeszcze biorąc pod uwagę taką codzienną pracę w głowie, jeśli chcesz faktycznie funkcjonować, a nie tylko, żeby cię zjadał stres? Wiesz, ludzie się często z nas śmieją, bo ale wy macie ciężką pracę, co wy robicie. Ja już nie zwracam na to uwagi w ogóle. Kiedyś się tym przejmowałem, teraz się już nie przejmuję i jestem tego zdania, że psy szczekają, karawana jedzie dalej. Natomiast wiesz jak to... O, tu mogę na przykład zdradzić. Często to tak wygląda, że my sprzedajemy już preorder płyty, której no praktycznie jeszcze połowy nie ma. Na przykład są napisane zwrotka i refren, ale brakuje zwrotki. W jednym kawałku jest refren, ale brakuje zwrotki. Tam jeszcze ktoś nie dograł, tam też nie. Z artystami jest różnie. Jeden przyjdzie, umawia się, nie przychodzi, trzeba ich ganiać, ścigać. I tak wyglądało to przez ostatnie moje 2 miesiące, że codziennie rano byłem w studiu, pracowałem z chłopakami. Pisaliśmy teksty, gdzieś kończyliśmy, zapraszaliśmy ludzi, żeby dogrywali fity. W momencie, kiedy płyta już się tak naprawdę sprzedawała, i tak to pewnie większość artystów robi, tylko o tym nie powie. Ja jestem natomiast szczerym chłopakiem, więc moi fani się na pewno nie obrażą za to, bo zawsze dostarczamy im materiał jakby topowy i myślę na wysokim poziomie. Natomiast tak to wygląda, więc wiesz, ja tak, wstawałem rano, o 9 robiłem trening. Potem jechałem do domu, tak jak teraz się spotkaliśmy. Uważ, żeby cię nie staranował, kurczę. Tak jak teraz się spotkaliśmy, widzisz, szybkie jakieś jedzenie, kąpiel, pędziłem do studia. Niestety, jak czasami była 15-16 godzina z innych miast, ludzie mogą sobie nie zdawać sprawy, ale z Mokotowa na koniec woli bemowo dojechać, to jest czasami godzina 20 w korkach, więc wiesz, 3 godziny w trasie, w studiu praca, no i wracasz o 22 do domu, tak jak właśnie dlatego nawiązuję do tematu z Olą, że chwilę może by dostanę troszkę wsparcia, porozmawiamy chwilę i wiesz, idziesz spać i na drugi dzień jest to samo. A w piątek przychodzi piątek i wszyscy mówią, dobra, to odpoczywamy. Nie, nie, my nie odpoczywamy. Jedziemy na koncert. 800 km, 500 km, 200 km. To jest wykańczające, wiesz, spanie w busie, spanie gdzieś na kolanie. No to jak sobie to wszystko układasz w głowie, żeby podołać też nie tylko dzisiaj, jutro, ale także za miesiąc, dwa czy kilka lat? Po prostu się nie poddaję. Wiem, że mam takie momenty już załamania. Teraz też mi jest na przykład bardzo ciężko, jestem w takim okresie, gdzie już jestem totalnie wykończony, przede wszystkim dlatego, że już mamy ostatnie mocne treningi, zostały 2 tygodnie, trzy tygodnie do walki, natomiast 2 tygodnie do regeneracji, bo ten tydzień ostatni przed walką się regenerujemy, jestem totalnie wykończony. Natomiast oddaje mi, wiesz co mi oddaje? Oddaje mi to, że fani są zadowoleni, że mam ciarki, jak śpiewają moje kawałki na koncertach, że mam od nich ogromne wsparcie, że wiele osób, wiesz, ja też jestem gościem, który pisał szczerze w swoich numerach, który pisał o swoim życiu, o tym, co się działo, o tym, jakich błędów nie popełniać. Wiele miałem takich wiadomości, że Kuba, dzięki tobie się nie powiesiłem, byłem w ogromnej depresji, miałem problemy z kobietą, nie wiedziałem, jak z tego wyjść. Ja bardzo, wiesz, ja czasami dostaję 5 DM-ów na minutę na Instagramie, więc czasami wchodzę, czytam i to mi daje satysfakcję i siłę do dalszego działania. Myślę, że bez fanów bym dawno się poddał. A co decyduje o tym, że ktoś
może zostać tak wpływowym influencerem w pewnych kręgach, tak jak ty, no bo popularność wśród młodych ludzi jest gigantyczna i być może to są tylko algorytmy i muzyka cię obroniła. Zdaje mi się, że teraz, wiesz, w dobie TikToka, tych wszystkich aplikacji można stać się popularnym, można wpaść w viral, ale 3 miesiące i ciebie nie ma. I tutaj właśnie w tych czasach ciężko jest po prostu się utrzymać. Uważam, że wszystko miało wpływ, wiesz, my tak naprawdę, ja zaczynałem gdzieś tam działać na YouTubie już 5 lat temu, tak, ponad 5 lat temu i jakby tam zdobyłem doświadczenie. Potem robiliśmy muzykę, bardzo szczerą muzykę, te kawałki chyba poszły tak mocno, bo były po prostu szczere i jakby byłem artystą, który gdzieś tam troszkę wyłamywał się od tych dup, fur, aut i kasy, ale gdzieś tam opierał się też na trochę innej tematyce i myślę, że to miało ogromny wpływ na to, że teraz jestem tu, gdzie jestem, a dodatkowo... To była kwestia jakiejś małomiasteczkowości, o której jeszcze rozmawialiśmy przed wywiadem? Myślę, że mogło tak być, myślę, że mogło być tak, wiesz, ja kiedy pisałem swój pierwszy hit Lady Punk, który zwiralował, to jeszcze wtedy mieszkałem w Stargardzie, więc ja w ogóle nie miałem pojęcia o świecie w Warszawie i pisałem o tym, jak mi się żyje na blokach w Stargardzie, o tym, jak co robię, jak moje życie wygląda, jakby po prostu... Uważam, że najlepszą inspiracją było moje życie i o tym pisałem, a dodatkowo wiesz, to, że się utrzymujemy, byłem mistrzem Fame MMA, zrobiłem 3 walki, teraz robię 4. Gdzieś tam chodzi o to, że my działamy na wielu płaszczyznach i o to, że ja jako pierwszy wyłamałem się z tego, że nie bałem się robić odważniejszych rzeczy muzycznie. I dlaczego? Nie bałem się zrobić stripsem kawałka bardziej popowego. Nie bałem się już 3 lata temu na płycie zrobić kawałka z tobą, który też bardzo zwiralował i który też jest popowym kawałkiem. Po prostu ja całe życie chciałem być muzykiem. Ja czasami się śmieję gdzieś tam, raper, okej. Wolałbym stwierdzenie muzyk. Gram na instrumentach, gram na gitarze, gram na klawiszach, sam produkuję muzykę. Ostatnio była taka śmieszna sytuacja z Mr. Polską, zrobiliśmy kawałek Milioner, który teraz leci w RMF Max i bardzo wysoko notuje. I po prostu kilka dni przed mieliśmy 2 propozycje bitu, natomiast chłopaki Abel od Mr. Polski mówią, kurczę, no robiłem to i to, nie czuję, może ty spróbujesz. No i ja siadłem i wiesz, i zawsze się śmieję, że fajne jest to, że my jesteśmy samowystarczalni. Ja sobie siądę, napiszę tekst, zrobię sobie bit, sam się zmasteruję, sam sobie to zmiksuję. Gitarką zagrasz? Gitarkę zagram, podegram melodyjkę i to też jest bardzo ważne, żeby być samowystarczalnym w tej branży, a nie polegać na innym. To jest troszeczkę jak z pracą youtubera, prawda? Że też mamy takie albo małe zespoły realizujące, które są w 100% zależne od nas, albo wręcz mamy mobilne studio na kołach z kilkoma kamerami i szansą na to, by też zoptymalizować wszystkie procesy i być samowystarczalnym. Tylko wiesz co, fajnie, że teraz mam ludzi, którzy jakby wykonują, kurczę, znowu brzydko to zabrzmi, wykonują moje polecenia. Natomiast są moi przyjaciele, moi pracownicy są moi przyjaciele, zaufani bardzo ludzie, którzy naprawdę oddają serducho temu, co robimy i jakby nade mną pracuje sztab ludzi, wiesz, też mam menadżera od tego, dodatkowo chłopaki, kierownik sklepu, realizatorzy w studiu, mój kierowca, bo też mam prywatnego kierowcę. Jakby z wszystkimi pracujemy na różnych kwestiach, znaczy na różnych płaszczyznach, wiesz, chodzi o to, że na przykład mój kierowca, okej, mógłby powiedzieć, Kuba, pracuję tu i tu, ale dzwonię, słuchaj, Patryk, przeprowadzam się, albo trzeba przewieźć tą kanapę, albo słuchaj, podjedź, bo ja nie zdążę, kup mi to i to i to. I zawsze, wiesz, i wiesz, co jest najważniejsze? Że ja doceniam ludzi. Nawet jak nie wiem, nie ma jakiejś premii wypłaci w miesiącu, to potem na święta przychodzę i mówię, chłopaki, zrobiliście to, szanuję, bardzo dziękuję, jest podwyżka, czy tam premia jakaś. I każdy jest zadowolony. Po prostu trzeba doceniać ludzi i myślę, że to jest też klucz do sukcesu, ale jakby kluczem drugim do sukcesu jest moja głowa. Mam dużo fajnych pomysłów, wiesz, na przykład robimy promocję płyty. Teraz Budda remontuje moją BMW, więc pewnie materiał jakoś będzie się zgrywał z tym, że wypuszczamy płytę, więc będzie głośno, wiesz. Z drugiej strony myślimy, jak to zakręcić, co zrobić, jakąś akcję, żeby to fajnie, wiesz, wybiło. Z drugiej strony myślimy, jak z viral zrobić, może coś na TikTok, może mamy jakiś fajny pomysł i ja nie mam żadnego content creator. Nie mam żadnego kreatywnego menadżera, który mówi, Kuba, teraz zrobisz to, to i to. Po prostu ja czasami siadam wieczorem, wpada mi pomysł, mówię, dobra, rozwijamy to tak i tak. I też uważam, że dostałem po prostu trochę daru i drygu do tego, żeby rozwijać tą
tą karierę i to potem oddaję, bo wiele jest influencerów stworzonych po prostu, wiesz co, są postaciami, które tworzą inni ludzie. Ale ty też te osoby tworzysz za sprawą pisania muzyki, prawda, do produkcji, które nie są ich autorstwa stricte, a często brakowało przed laty dopisku, że to jest twoja robota, prawda? Tak, tak, no, wiele numerów jest takich, w których brakuje dopisku, że to moja robota z racji tego, że po prostu, no wiesz, no, nikt nie chce się slangiem mówiąc wysprzęglać z tego, że ktoś inny to robi. No, każdy chce sobie sukces przypisać. Ja właśnie tak mnie to zabolało, jak robiłem kawałki dla popularnego takiego youtubera kiedyś. Zrobiłem mu kawałki, które zrobiły, nie wiem, z 200 milionów wyświetleń na YouTubie, bardzo dużo i po prostu, wiesz, ludzie śpiewali te kawałki, tożsamiali się z tym, a to były moje numery, pod którymi był podpisany ktoś inny i wtedy mnie to zabolało. Mówię, nie, słuchaj Kuba, najpierw robisz swoją karierę, najpierw pracujesz na swoje, a potem rób dla ludzi. Mhm. I pamiętam, że wtedy ludzie dowiedzieli się o twoim istnieniu, funkcjonowaniu i też jesteś ciekawym przykładem człowieka, który bardzo szybko wszedł do takich najwyższych poziomów, jeśli chodzi o ten polski show biznes. A zakładam, że na przykład pierwsze odcinki mojego programu oglądałeś na komputerze w domu rodzinnym. Tak, tak. Jeszcze z tego, co pamiętam, z szerokim tyłkiem. Znaczy z długim tyłkiem. Taki był monitor. Pamiętasz, że takie były... Z kineskopem. Tak, z kineskopem, dokładnie. Zbrakło mi tego słowa w głowie. Tak, z kineskopem, więc tak, to było jeszcze, tak jak rozmawialiśmy, wiesz, ja myślałem, że 5 lat ten czas tak leci, ale ja jakby śledziłem cały YouTube. Ja się śmiałem, że byłem takim dzieckiem YouTube'a, że wszystkie teksty, klasyki, jakieś tam, wiesz, z YouTube'a. My często rozmawiamy z moimi ziomalami tutaj, rzucamy sobie do siebie teksty z YouTube'a i czasami ktoś jest, wiesz, nie zbraził i tam, czuł kadetem teraz, wiesz, ktoś się na nas patrzy albo coś, wiesz, takimi rzucamy sobie slangami YouTube'owymi, ale bardzo śledziłem YouTube'a, bo czerpałem inspirację. Na przykład moim sąsiadem ostatnio jeszcze, jak mieszkałem na Woronicza, był, kurczę, nie pamiętam imienia, ten, co prowadził w Kawalerce te wywiady. Łukasz Jakubiak. Tak, Łukasz Jakubiak. I go też śledziłem, te wywiady, tak samo właśnie jak twoje właśnie, bo to były dwie moje takie ulubione postacie, jeżeli chodzi o content, taki właśnie, jeżeli chodzi o wywiad. Moim sąsiadem z kolei był Budda, jeszcze jak nie był youtuberem. Ale to chyba wy rozmawialiście o tym wywiadzie. Tak. No. Ten wątek się pojawił, ale w ten sposób chcę też nawiązać do waszej relacji, która jest przyjacielska. W jakich okolicznościach się poznaliście? Wiesz co, Budda to jest świetny gość, który przeszedł dużo w życiu i myślę, że dlatego tak świetnie się rozumiemy. Poznaliśmy się tak, że Budda tworzył kanał i napisał do mnie: siema, słuchaj, słucham twojej muzyki, podoba mi się ten kawałek, czy ja go mogę użyć w filmie? Ja mówię, musimy chyba tutaj w dół pojechać, bo na lotnisko wjedziemy. I ja mówię, pewnie, stary, mówię, przecież to dla mnie też jest promocja, jakby używaj sobie ile chcesz. No i gdzieś tam... Ja już zapomniałem w ogóle o tym, on sobie wykorzystał, zobaczyłem ten odcinek, gdzieś tam fajnie poszło i po jakimś czasie patrzę, Budda, mówię, kurde, to nie jest ten sam gość, który chciał ode mnie kawałek, jak już zaczął się tak bardzo rozwijać i gdzieś tam cały czas od tamtego momentu, nie wiem ile to było, 4 lata temu, może delikatnie ponad, i od tamtego momentu cały czas nasza znajomość się rozwijała. Teraz myślę, że mamy naprawdę już nawet dużo lepszą relację niż tylko znajomość. I to jest mega gość. Teraz remontuję właśnie moją BMW-kę. Rozmawialiśmy przed jeszcze nagraniem. Remontuję moją BMW-kę. Miałem taką starą piątkę 39. To było auto, w którym właśnie napisałem kilka kawałków. Chciałem je odkupić po kilku latach. Udało mi się je odkupić po kilku latach i Budda teraz remontuje ten samochód. Więc jakie są plany względem tego pojazdu? Trzymać przy sercu, pod płachtą, po prostu. Czyli jesteś taką sentymentalną osobą. Jestem bardzo sentymentalną osobą. Bardzo sentymentalną osobą. To też na pewno słychać w moich utworach. I sentymentalną do właśnie miejsc, sentymentalną do osób. Może to jest właśnie klucz do sukcesu, bo młode osoby często szukają pomysłu na siebie. Towarzyszy im taka, no może nostalgia to nie najlepsze określenie, ale, ale taka tęsknota za czymś może stabilnym czasami, bo dużo w tych czasach jest niepewności w kontekście czy to pracy w przyszłości, czy związków. Powiem ci, że bardzo ciężkie są czasy. A twoja tematyka nawiązuje do tego troszeczkę, prawda? Myślę, że tak. I myślę, że ludzie sobie po prostu odnajdują utożsamiałem się przede wszystkim z moimi utworami. Ja nie mówię, że każdy utwór teraz jest taki, z którym można się utożsamiać, bo robimy wiele też bardzo takich luźnych numerów, wiesz, typowo letnich, no, do poskakania. Natomiast
większość numerów w mojej dyskografii właśnie opiera się na tym przekazie, na opowiadaniu gdzieś historii i myślę, że właśnie tak jak rozmawialiśmy, że to, że ludzie się z tym utożsamiają, szczególnie w tych ciężkich czasach, bo nie ma co oszukiwać, ciężkie czasy mamy w Polsce, to właśnie to może być kluczem do sukcesu. A jeszcze nawiązując właśnie do tych ciężkich czasów, uważam, już sam prowadzę firmę, prowadzę spółkę w Polsce i uważam, że naprawdę, może w Warszawie tak tego nie widać, ale jedziesz do małego miasta, lokale, które kiedyś świetnie prosperowały, są na wynajem, opuszczone i bardzo mi jest przykro, że taka jest sytuacja, bo ja ostatnio też robiłem jedną rzecz, chciałem wziąć kredyt, uważam, że no świetne, wiesz, dochody wykazałem, wszystko, nie spóźniałem się z niczym, natomiast nie dostałem w dwóch bankach kredytu i tak sobie pomyślałem o młodych ludziach, którzy w tym momencie kończą na przykład studia, bo też studiowałem informatykę, pół roku mi zabrakło, ale wtedy właśnie zaczęła się moja kariera muzyczna, ale myślę właśnie o tych ludziach, którzy kończą studia i okej, dostaliby kredyt, ale trzeba jeszcze wkład własny na ten kredyt. No bank patrzy, co robisz, gdzie jesteś zatrudniony, nie zawsze to jest świetna praca od razu po studiach, więc jak, powiedz mi, kupić jakieś mieszkanie, zacząć się rozwijać w Polsce i właśnie tak jak rozmawiam też na koncertach z ludźmi w tych czasach, przecież to jest niemożliwe. No czasy są faktycznie pod tym kątem dla młodych osób bardzo trudne, więc też my w dobrych czasach zaczęliśmy funkcjonować, udało się wbić w jakieś trendy. Dzisiaj też jest nieco trudniej, mam wrażenie, na tych platformach wybić, prawda? Na pewno ciężej jest zostać, bo może wybić, to tak, szybko, ale żeby ale to miało kontynuację przez właśnie tak lata. Samo jak ty, wiesz, robisz ten content już długo, ja też zaczynałem, wiesz, ja zaczynałem, kiedy ten internet tak naprawdę raczkował. Ty możesz powiedzieć, że zaczynałeś jak raczkował, ja troszkę później dołączyłem, natomiast to były jeszcze czasy, kiedy nie było bardzo wiele postaci popularnych, tylko było kilka postaci, które ludzie znali, tak jak my zaczynaliśmy, gdzieś tam Boxdel był, Buda właśnie, ja się z tymi osobami trzymam do dzisiaj, ale to są jakby powoli się robią ikony tego polskiego internetu i dużo ludzi też było takich, które gdzieś do pewnego momentu utrzymywały tempa i potem po prostu odpadły, nie? Często też popadły w jakiegoś rodzaju problemy natury psychicznej, nerwice, bardzo depresje. No, ta branża potrafi wykończyć. Jak ktoś nie ma silnej głowy, to jest na przykład kolejna sprawa. Jeżeli nie masz silnej głowy, sam wiesz jak jest w tej branży, jeżeli nie masz silnej głowy, charakteru, chęci, ambicji, to nawet się nie ładuj, bo cię zjedzą i wyplują. A w jaki sposób radziłeś sobie z pierwszymi oznakami popularności, czy też z pierwszymi większymi pieniędzmi w swoim życiu? Nie radziłem sobie. Nie radziłem sobie. Pamiętam, zarobiłem, to nie jest żadna tajemnica, dostałem wypłatę z jednego kawałka. Wtedy YouTube bardzo mocno płacił, teraz te stawki troszkę się zmniejszyły. To w zależności, czy robisz długie, czy krótkie filmy, bo no ja też, osobiście robiąc długie filmy, możesz sobie powsadzać reklamy. Natomiast to też chodzi o ten procent CPM. On tam bardzo wariuje, szczególnie na muzyce. To chyba jest jedna z najniższych stawek. Właśnie taki jak ty masz content, jest fajny, bo YouTube woli taki content, natomiast muzyka chyba jest jednym z tych contentów, które są mniej płatne, no ale nieistotne. Zrobiłem, pamiętam, 40 tysięcy z kawałka Zwykły Chłopak i przegrałem wszystko w kasynie w jeden wieczór i wyszedłem z płaczem z tego kasyna. I pamiętam, że wtedy zablokowałem się na dowód. Była taka możliwość, że można się zablokować na dowód, bo zaczynałem mieć problem. Zaczynałem mieć problem z grami hazardowymi, właśnie z kasynami. Wtedy zaczęliśmy też grać pierwsze koncerty, wiesz, tu imprezka, kasyno. Zgłosiłeś, że nie chcesz być obsługiwany, tak? Tak, żeby... nie mogę po prostu. Jestem zablokowany na dowód. Jak wejdę do kasyna, pokażę dowód, to mnie nikt do tego kasyna nie wpuści. Oczywiście można to w jakiś sposób na pewno odwołać, natomiast w ogóle mnie to nie interesuje. Wtedy też zaczęły się jakieś tam przygody z narkotykami, bo wiesz, ja nigdy bym nie spróbował. Natomiast poznałem osoby w branży, gdzie to było po prostu, wiesz, jak woda pitna, nie? I tak, nie radziłem sobie. Te pierwsze momenty popularności, wiesz, mówisz, o, ale jestem sławny, podchodzą do mnie po foty, nie mogę zjeść w McDonaldzie czy coś, tylko wiesz co, u mnie to trwało, nie wiem, 2-3 miesiące i zszedłem na ziemię. Moi rodzice też myślę, że widzieli, co się dzieje. Odetchnęli z ulgą pewnie. Tak, odetchnęli z ulgą i bardzo często miałem telefony, Kuba, jak tam, wszystko w porządku, nawet wieczorami. I myślę, że bardzo się o mnie martwili, natomiast szybko się obudziłem z tego letargu, bo łatwo się zgubić. Rodzicom pomagasz w jakiś sposób? Oczywiście. Tak, wiesz, pytam, to może jest zbyt intymne pytanie, ale dobrze o nich mówisz. Jestem ciekaw, w jaki sposób się uzupełniacie, oczywiście. Bo pamiętam, że kiedyś to nagrywałem z Łukaszem Piszczkiem, ten wątek wyciągnąłem na podstawie jego książki, w której pisał, że tam faktycznie rodzicom marzył o tym, żeby kupić pralkę, gdy mieszkał w jakiejś bursie, będąc jeszcze nastoletnim piłkarzem.
i wreszcie mógł zrobić jedną, drugą, trzecią dobrą rzecz dla swoich rodziców. A jak to w Twoim przypadku wyglądało? Ja ostatnio w kawałku napisałem właśnie: mamo, nie martw się, nie musimy już sprawdzać cen. I aż mnie teraz ciarki przeszły, bo tak było, chłopaki biegali w super Nike'ach, butach z białą, pamiętam, marzyły mi się kiedyś Nike z niebieską łezką taką, a chłopaki mieli, a ja biegałem w butach z po prostu z sieciówek, ale nigdy jakby to nie było problemem dla mnie, bo zawsze czułem to wsparcie i miłość od rodziców i teraz ja oddaję. Ja miałem bardzo chorego dziadka, po trzech udarach, po trzech wylewach. Była to bardzo ważna dla mnie osoba. Nawet do dzisiaj nie obnoszę się z jakimiś od dłuższego czasu łańcuchami czy czymś, ewentualnie jakaś stylizacja na teledysk czy coś, natomiast to dostałem po dziadku, kiedy zmarł właśnie medalik. Niestety zmarł w grudniu. Bardzo ciężko to przeżyłem. Przykro mi. I no po prostu życie, przemijanie. Natomiast pogodziłem się z tym, ale to też było tak, że ja na przykład... Czyli to jest po dziadku, tak? Tak, to jest po dziadku łańcuszek. Nie ma jakiejś ogromnej wartości, jest to bardzo sentymentalna wartość, ale też na przykład byłem u babci i zawsze pod stołem zostawiłem, wiesz, tu 1000, tu 1500, tu 2000 zł, bo wiedziałem, ile kosztują leki. Nigdy nie chcieli ode mnie przyjmować tych pieniędzy. Przysięgam ci, że nigdy nie chcieli ode mnie przyjmować tych pieniędzy. Ja tak samo zostałem wychowany. Natomiast to, że osiągałem jakiś poziom, że mój dziadek może troszkę dłużej żył, dlatego że właśnie udało mi się zrobić sukces. No i na przykład, wiesz, no, uzupełniamy się z rodzicami, jeżeli chodzi o pieniążki. Nie chcę tu rozmawiać o jakichś kwotach, dużo ludzi to ogląda. Natomiast jeżeli moja mama coś potrzebuje, czy mój tata, cieszę się, że mogę jej sprawić troszkę droższy prezent na święta, czy na urodziny, czy mój tata zawsze marzył o takim zegarku jak iWatch. No go nie używa iPhona, takim bardziej androidowym, więc też ostatnio mu sprawiłem i wiesz, on tam mówi: słuchaj, dla mamy trzeba kupić prezent, to ty dołóż ile uważasz, a ja po prostu dorzucę swoje. No to wiadomo, że ja zapłacę całość i nie ma żadnego problemu. I w takich kwestiach się uzupełniamy. Gdzieś tam rodzice... A mogę zobaczyć, co ten medalik symbolizuje? Nie musisz go ściągać. Tu jest Maryja, okay. Po prostu. Jesteś osobą wierzącą? Ja jestem osobą wierzącą i nie czyli to też cię łączy z Buddą w tym kontekście. Tak, i wiesz, chciałem ci też powiedzieć, że właśnie była taka sytuacja, że miałem już bardzo... Ja dużo rozrabiałem kiedyś. Nie byłem nigdy świętym dzieciakiem. Moi rodzice ze mną mieli bardzo dużo problemów. Natomiast poszedłem po prostu do kościoła, bo już nie wiedziałem, co mam zrobić. Bardzo ciężko miałem sytuację życiową, miałem problemy z prawem. I poszedłem do kościoła i mówię: Panie Boże, jak nie Ty, to kto mi pomoże? Pomodliłem się i powiem Ci, z dnia na dzień zaczął się dziać jakiś taki zbieg okoliczności dziwnych strasznie, które w ogóle no, wybiły moją karierę. Dzięki temu jestem tu, gdzie jestem i wtedy mówię: kurde, coś musi być, w tym utwierdziłem się w wierze, też czasami się modlę i uważam, że nie ma się czego wstydzić. Wiem, że to w tych czasach jest bardzo ciężki temat, natomiast daje mi to siłę jakąś, znalazłem w tym jakieś swoje tam ukojenie i tak, jestem osobą wierzącą. Przeczytałem Biblię, bo bardzo mnie interesowało, jakby nie lubię słuchać. Jak mi ktoś coś opowiada, to i tak zawsze muszę się zainteresować tematem, rozumiesz? I jakby przeczytałem, wyciągnąłem swoje wnioski. Bardzo dużo właśnie w tej książce, o której rozmawialiśmy, akurat się dziwiłem, bo niedawno czytałem tą książkę Potęga Podświadomości. Tam dużo przykładów jest na zasadzie Biblii właśnie też i jakby też to zupełnie sobie inaczej zinterpretowałem. Natomiast też znalazłem tam wiele mądrych rzeczy, które można stosować nawet w XXI wieku w życiu codziennym. Przykładowo? Wiesz co, na przykład jeżeli chodzi o na przykład opowieść o dobrym Samarytaninie, na przykład jeżeli chodzi o synu marnotrawnym, o opowieść, to są takie opowieści, które jak sobie przełożysz na dzisiejsze czasy, to wszystko się zgadza. Jakby jeden do jeden, jakby ktoś żył w tych czasach i opisywał. Tak w formie podsumowania przechodzimy sobie jeszcze do kwestii związanych na koniec z Twoją galą. W opisie filmu umówmy się, że zostawię Twój link referencyjny do pay-per-view. Jeśli ktoś będzie chciał, to sobie kupi dostęp do gali, która będzie miała miejsce 21 lipca. Gali? Ja to w takim razie, ja to pay-per-view przekażę na jakieś po prostu, jak wejdziecie i kupicie z mojego linku, to ja się zadeklaruję, że przekażę to na jakieś chore dzieciaczki albo na jakąś fundację, bo też pomagamy zwierzakom. Może ludzie napiszą w komentarzach, możecie komu napisać, pomóc. Jasne, możecie napisać, jeżeli jest jakaś fundacja czy coś, kogoś wspieracie, to ja bardzo chętnie się zaangażuję, bo miałem taką jedną sytuację w życiu, nawet więcej, teraz wspieramy też taką dziewczynkę z SMA,
ale miałem taką sytuację, która diametralnie mnie zmieniła, to była sytuacja z chorym Rubikiem. To był chłopak ze Stargardu, któremu bardzo pomagaliśmy gdzieś tam, jak dostaliśmy pieniążki, gdzieś tam kiedyś swojej mama też, to przekazaliśmy tam duże pieniądze. I to był chłopak, który był moim wsparciem, wiesz? Ja zaczynałem karierę, to był mój największy fan, Rubik. Niestety bardzo osłabiony, bo po wielu chemiach i jakby często to były stany, w którym chwilkę mogliśmy się tylko spotkać, no bo to wiadomo też, wiesz, zarazki, wszystko, bakterie, no takie dziecko jest bardzo narażone. Ale to był mały wojownik, który właśnie też, jak rozmawialiśmy o tym, co mi dawało siłę, to był jedna z tych osób, która dawała mi bardzo siłę, wspieraliśmy go, zbieraliśmy pieniążki, a gdzieś tam samą rozmową też starałem się okazać duże wsparcie i byciem po prostu. No i jak już wszystko wydawało się, że w najlepszym porządku, to niestety nam go ktoś zabrał na górę. I bardzo ciężko mi się o tym mówi, bo no to wiesz, po prostu ja pamiętam uśmiech tego dziecka, pamiętam, jak ja przychodziłem, jak ta mama się cieszyła, ile nadziei. Teraz właśnie też zawsze, jak jestem w Stargardzie, jeśli potrzebujesz chwilę, chcesz przerwać na sobie. Nie, spokojnie, wiesz, to bardziej teraz się mogę uśmiechnąć, bo wiem, gdzieś tam patrzy z góry. Tylko szkoda, bo po prostu, wiesz, no dziecko nic niewinne tak naprawdę. Zawsze, jak jesteśmy gdzieś z mamą jego czy coś, idziemy na grób, zapalimy świeczkę, zawsze pamiętam. Jakby to wtedy mnie nauczyło pokory do życia, jakby też szacunek we mnie dużo, dużo większy podbudowało i jakby staram się cały czas być intensywnie zaangażowany w pomoc, czasami nawet kosztem swojego zarobku. Nawet jak miałem gorsze okresy, w których nie zarabiałem jakoś dużo więcej pieniędzy, to zawsze regularnie starałem się przekazać jakąś kwotę, czy to ostatnio na fundację tam Judytę ze zwierzaczkami. To są zwierzaczki, do których strzelano z wiatrówek, które są z niedowładami, takie bardzo skrzywdzone. Ale też staramy się gdzieś pomagać dzieciom z nowotworami, angażować się w akcje charytatywne. I wiesz, też zauważyłem, że czasami warto po prostu, mówię o tym w wywiadzie, ale czasami warto to zostawić dla siebie, bo ludzie bardzo źle to odbierają. Ja nigdy nie traktowałem tego jako podbicie swoich zasięgów, natomiast chciałem propagować coś takiego. Natomiast uważam, że propagowanie czasami ludzie bardzo, bardzo źle odbierają, nie rozumieją. Ale wiesz, jest to dobry przykład, no mówisz o czymś bardzo pozytywnym. Tak, więc tylko potem cię ludzie na przykład jedzą, o wiesz, masz 1000 komentarzy, 100 jest pozytywnych, a 900 jest, o dobra, chciał się pokazać, stać go, to pomoże, to tu sobie podbije lajki. Ludzie są bez litości w internecie, też trzeba być na to odpornym. Ja w pewnym momencie nie byłem odporny. Wiesz, też mam takie sytuacje, że ja teraz jeździmy autem czy coś, widzę gościa bez nóg czy czegoś, zawsze mu dam te 2 dychy, 5 dych, wrzucę. Jakby życie mi oddało, mogę sobie na to pozwolić, więc też pomagam. Nie zdążyłem nawet pytania zadać, no, ale tak poruszyliśmy temat tak, związany stricte z tą działalnością charytatywną, a także tą słuszną akcją, więc jeszcze raz serdecznie zapraszamy do tego, by sobie w opis filmu zerknąć, czy też w sekcji komentarzy znaleźć ten, który będzie zawierał link. No i środki zostaną przekazane na cel charytatywny. Tutaj już mój gość podchodzi do tego z dobrymi intencjami, więc wierzę, że wszystko się pozytywnie uda zakończyć. Natomiast jeśli chodzi stricte o tą galę i walkę wieczoru, czujesz jakąś większą presję? Bo powiem szczerze, że gdy parę dni temu rozmawialiśmy, to bałem się troszeczkę o to, czy będziesz w stanie się tutaj pojawić, bo parę ciosów przyjąłeś. No, dzisiaj mam make-up, więc dobrze to wygląda. Przed chwilą byliśmy właśnie na make-upie, natomiast jestem cały poobijany, podbite oczy. Wiesz co, mówią, że głupi się nie boją. Nie wiem, do czego porównać stres z wychodzeniem do walki. Nie da się go chyba porównać. Wiesz, że idziesz tam i ktoś ci może tak trafić, że może ci się naprawdę solidna krzywda stać. Szczególnie, że ja walczę z 2-metrowym chłopem, który na pewno jest silny, potrafi uderzyć, no i może ci zgasnąć światło na dłuższą chwilę. Natomiast ja jestem fanem sportu. Mój tata kiedyś chodził w ogóle w kadrze polskiej, niestety kontuzja go dopadła, poważna kontuzja, musiał zrezygnować ze sportu, ale gdzieś tam mi dryk do sportu został po tacie i jakby traktuję to jako kolejne wyzwanie. Oczywiście, że czuję stres, tylko nauczyłem się też walczyć z tym stresem. Mam świetnych partnerów na macie, świetnych partnerów nie tylko do treningów, ale też do rozmów. Mój trener jest też, trener Szyszka jest też świetnym trenerem mentalnym. Bardzo mi poukładał głowę i wiesz, wiem, jak ciężką pracę wykonałem, ile potrafię i to mnie troszkę rozluźnia. Natomiast oczywiście im bliżej do walki, tym jest większy stres. Tylko, że właśnie mówię, uzupełniam sobie to tym, że wiem, jak jestem przygotowany, ile pracy włożyłem i gdybym może nie był przygotowany, to bym się bardziej stresował, natomiast jestem pewny siebie i idę po swoje.
ależ oczywiście tego stresu troszkę jest. Zadrżała kiedyś noga przed wejściem do oktagonu? Oczywiście. Znaczy, wiesz co, może przed wejściem to nie, bo jak już wchodzisz, jak ci ludzie już rykną, to jest okej, okay, już czujesz ten klimat. Natomiast przed samym wyjściem do walki, pamiętam pierwszą walkę, jak walczyłem z Boxdelem, to kupę lat temu było, to jak ja wychodziłem, a tam, nie wiem, 10-15 tysięcy ludzi na hali krzyczało Boxdel, Boxdel, a ja wtedy wstępując, wiesz, dopiero będąc tym początkującym gościem w tej branży, no wtedy to mnie przerosło. Powiem ci, że wychodząc właśnie do tej walki, mówię, nie, to nie ma sensu. Mówię, co ja zrobiłem, mówię, wiesz, wtedy drżałem. Przypomnisz mi, jak się ta walka skończyła? Nokautem w pierwszej rundzie znokautowałem Boxdela. W ogóle 3 walki wygrałem przez nokaut. Czyli przejąłeś wtedy jego fanów? Niekoniecznie, nie, no, bo Boxdel jest taką postacią, która zawsze będzie miała wiernych fanów. Natomiast wtedy zaprzyjaźniłem się na pewno z Michałem bardzo. Musieliśmy sobie dać po mordach za przeproszeniem, żeby po prostu polepszyć tą naszą relację. Nie, ja nie, wtedy wiesz, bardzo tak sobie zażartowałem w tym kontekście, że czasami to tak jest, że jak się pokona kogoś dużego, to też ten splendor na ciebie tak spada. Tak było właśnie, że chciałem tylko dopowiedzieć, że spadło na mnie 140 tysięcy obserwujących na Instagramie po tej walce, więc uważam, że no jak na wtedy... Jakby to ktoś śledził jakimś narzędziem analitycznym, to by stwierdził, że były jakieś zakupy robione. Tak, tak. Natomiast to też jest ciekawy temat. Dużo ludzi bardzo teraz kupuje w muzyce wyświetlenia, ale to łatwo zweryfikować. Ostatnio na przykład my teraz jesteśmy z kawałkiem taki sam. YouTube bardzo spadł, jeżeli chodzi o wyświetlenia, jeżeli chodzi o muzykę. Natomiast jesteśmy tam, mamy 600 tysięcy wyświetleń po 4 dniach, a goście, którzy mają tam 8 milionów po 10 dniach są pod nami, więc to łatwo wywnioskować, że po prostu kupują te lajki. Nie rozumiem tego akurat. Powiem ci, czy to jest jakaś metoda na samodowartościowanie się, czy... Być może, wiesz, dołączone to jest potem do portfolio i wysyłane do jakichś gmin... No pewnie tak, jeżeli chodzi o koncerty, czy coś. No oszukiwanie po prostu, oszukiwanie ludzi, więc jak jesteście z gmin czy skądś, to weryfikujcie, bo no nieprzyjemne sytuacje. Kuba, czy coś tytułem zakończenia chciałbyś naszym widzom przekazać? Tytułem zakończenia? Dziękuję za rozmowę. Bardzo miło było Cię poznać. Wzajemnie. Mówię, śledzę tyle lat, więc niesamowite jest to, że w końcu w tym maluszku, kochany, mogłem sobie usiąść. I co, kupujcie płytę w zeszłym roku, bo już niedługo premiera. Trzymajcie kciuki na walce i słuchajcie naszej muzy. Mojej. Ja naszej mówię, bo zawsze śmieją się ze mnie. Ale dlaczego nasze? Dlaczego Ty mówisz, że wygracie? Bo ja się traktuję jako ja i po prostu ludzie, z którymi współpracuję, bo oni też są częścią tego sukcesu. Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo. A Was zapraszam do subskrybowania i obserwowania kanału także w kolejnych tygodniach. Dzięki wielkie. Halo, halo. A czy zasubskrybowałeś już kanał Filipa? Jeśli nie, to na co czekasz? I pamiętaj, nowy odcinek w środę o 18:00. Czytał Tomasz Knapik.